Wedle informacji cesarskiego wywiadu, Ciri trafiła do Nowigradu. Próba odnalezienia jej w największej metropolii północy była jak szukanie igły w stogu siana, ale Geralt mógł liczyć na pomoc przyjaciół. Wiedźmin postanowił skontaktować się z Triss Merigold. Mocniej przepraszam. Ciągnij dziada po bruku. Okradli mnie! Łapać złodzieja! Zachowuj się przykładnie, chuj dalej. Ponoć jakiś wiedźmin... Nic nie boli, tak jak życie. Dlaczego ja? Chyba zeszczałem w gacie. Z początku myślałem, że z tym chochlikiem to jakieś żarty, ale wczoraj... Młodzież to ma w głowie, fium siu! Miałeś się, dziadku, z cudzego wypadku. No i co zabrał? Kosz jabłek. W zimorodku to tak karmią, że potem dwa dni nie chodzisz. Stolica świata, a tu takich odwiesiów wpuszczają. Wyglądasz znajomo. Ludzie, okradli mnie! A ty czegoś się mnie uczepił? Po prostu idę tam, gdzie ty. A skąd ty, kurwa, wiesz, gdzie ja idę? Nie jesteś taki cwany, jak ci się wydaje. A ja nie jestem ślepy. Idziesz do króla żebraku. Chcesz mnie okraść? Czy ty, kurwa, wiesz, kto to jest kurier? Niosę złoto od nieludzi. Zabierzesz i będziesz miał przejebane. A jak rozpowiem, że podbierasz złoto nieludzi? Nie wszystko trafia do króla. Co? A co mi tutaj pierdolisz? Ja nic nie podbieram! Mnie nie musisz się tłumaczyć. Wszystko trafia do króla. Co zarobię przy okazji też. Myślisz, że Bedlam ci uwierzy? To się, kurwa, zdziwisz. Chodź, cwaniaku. Chcę zobaczyć, co ci zrobi. Mięso zerwałeś. Ech, jakie niunie tędy chodzą. Cyce jak melony. Aż się chcesz... Ech!
ty z jakiej wsi jesteś? Z Wierzbicy. To w Temerii, 2 dni drogi od wsi. Nilfgaard wszedł tam jeszcze przed sobą. Ciekawski jesteś. Ja, to bardzo brzydka cecha. Wiem, że wścibiam nos w nie swoje sprawy, ale muszę się dostać do zgniłego gaju. To miejsce dla wtajemniczonych. A kto nam zagwarantuje, że nie jesteś szpiclem? Gwarancją jest moje słowo. Złotousty się kurwa znalazł. Za durnia mnie masz? Bierzcie skurwysyna! Zajebać bydlaka! No to się wjebałeś! Nie! Zostawcie go mnie! Matusz! Spokojnie, spokojnie. Po co od razu te nerwy? Schowaj to żelastwo. Zadam proste pytanie. Ty odpowiesz w prosty sposób. Gdzie jest zgniły gaj? W dzielnicy burdeli. W zaułku. Przy bramie stoi odźwierny. Jak mu powiesz hasło, to cię wpuści. Jakie hasło? Stara locha powiła warchlaki. Widzisz? Jak chcesz, to potrafisz. Jakiś problem? Kolejny dalej. Gdzie? Ej, koleżko, honor. Służę wiecznemu ogniowi. Hej, wszystko jak? Może w fajnym przejściu do zgniłego garku. Najsłynniejszy zarzut w Nowigradzie z otwierać. A ty kto i czego tu chcesz? Zwiedzam sobie miasto. Ciekawi mnie, co jest za tą bramą. Mój szwagier też był ciekawy. Będzie 5. rok, jak gnije w ziemi. Przyjrzyj mi się. Co dostrzegasz? Żółte ślepia, 2 miecze. Mutowany zabójca mi się. Słyszałem, że to odpowiednie miejsce dla dziwolągu. Dobrze słyszałem. Jak znasz hasło, wchodzisz za darmo. Nie znasz, musisz zapłacić datek na nasz gaj. Stara locha powiła warchlaki. Witaj w naszym gaju, bracie. Co ci dolega? Nie widzę na jedno oko. I dama z rem. Mama, zobacz, co znalazłem! Jaki piękny naszyjnik. Skąd go masz? A leżał na ziemi, no to go wziąłem. Przekonaj kogoś. Krzywa, oczekuję cię. Będzie z ciebie pocieka. A teraz pobaw się, bo mamusia musi się wyspać przed pracą. W takim razie przekaż im, że jak ktoś za nie może, to niech sobie w głowie nie wierzy. Jakie idą interesy? Dobrze. Do naszych tajnych lecznic zgłasza się coraz więcej. Nienawidzę. Chyba musimy sobie coś wyjaśnić, czarodziejko. Najwyższy czas. Ja i moi ludzie poradzimy sobie bez pomocy magów, a magowie bez naszej pomocy to tylko zwierzyna łowna dla straży świątynnej. Kogo ja widzę? Geralt? Witaj, Triss. O, widzę, że się znacie. Widzę, że się bardzo dobrze znacie. Byłem ciekawy, czy tu trafisz, Wiedźminie. W
Twoi szpicle donieśli ci, że szukam zgniłego gaju? Gdybym nie trzymał ręki na pulsie, ryby już dawno zagnieździłyby się w moich oczodołach. Poza tym zgniły gaj to obrzydliwa nazwa dla naszego przytuliska. Ciekaw jestem, jak ty nazwałbyś tę spelunkę. Bo ja wiem, może ogród wolności? Jak na człowieka, który ściąga haracz od złodziei i żebraków, jesteś całkiem romantyczny. A ty to nazywasz haraczem, a ja podatkami. Dla ciebie to są złodzieje, a dla mnie robotnicy. Widzisz, Wiedźminie, ja mam poważne plany. Dalekosiężne plany zagospodarowania tego miasta. To może powinieneś zostać miejskim rajcą. Żartujesz? Rada miejska to zwykłe marionetki na sznurkach poruszanych przez hierarchę Nowigradu. A ostatnio też Radowida i jego łowców czarownic. Władza pozorna mnie nie obchodzi. Wizjoner z ciebie. Kiedyś tak zwane wolne miasto Nowigrad stanie się naprawdę wolne. A żeby do tego doszło, trzeba wyplenić stąd zabobony. Pierdolenie o świętości wiecznego ognia jest dobre dla dzieci. Widać nie tylko. W czasie egzekucji wiwatowały tłumy, głównie dorośli. No, tłuszcza zawsze lubiła swąd palonego ludzkiego mięsa. Ale ludzie kiedyś zrozumieją, że wieczny ogień jest tylko po to, żeby trzymać ich w ryzach. Mówią na to miejsce zgniły gaj, ale to Nowigrad jest przegniły. Witaj w ostatnim bastionie normalności. Cieszę się, że ktoś taki jak ty trafił do naszego miasta. Bo to kiedyś będzie nasze miasto, Geralt. Wspomnisz moje słowa. Wasze? Powiedzmy, że moje i moich przyjaciół. Ale to już zupełnie inna historia. A teraz zostawiam was samych, bo widzę, że właśnie tego potrzebujecie. Mam sporo rzeczy do załatwienia w mieście. Chętnie się do ciebie przyłączę. Co ty masz z nim za układ? Wykorzystujecie? Raczej pozwala mi przeżyć. Gdyby mi ktoś pół roku temu powiedział, że Triss Merigold będzie pracowała dla nowigradzkiego podświadka... Pół roku temu Triss Merigold rozstała się z bliskim człowiekiem i musiała sobie ułożyć wszystko na nowo. Wyszło inaczej niż chciałam, ale tak bywa. Chodź, zobaczysz, jak wygląda moje życie. Datę. Pani czarodziejka piękna jak zwykle. Żal się rozstawać. Pewnie niedługo tu wrócę. Rozumiem, Geralt, że przybyłeś do Nowigradu w jakichś ważnych sprawach. Bardziej niż ważnych. Szukam kogoś. A konkretniej? Chodzi o dziewczynę, która jest dla mnie jak córka. Ona? Tutaj? To niemożliwe. Są dowody na to, że tu się zatrzymała. Miałem nadzieję, że coś słyszałaś. Jesteś tu od jakiegoś czasu. Pomóż mi znaleźć jej ślad. Pewnie. Zrobię wszystko, co się tylko da. Pomyślę, kto mógłby coś wiedzieć. Witaj, Smart. Udało ci się zdobyć składniki do magicznego kadzidła, o które prosiłam? Niby tak, ale wystąpiły pewne, rzekłbym, komplikacje. No więc idę ci ja z workiem wzdłuż kanału, patrzę, a tu z naprzeciwka wychodzi trzech ze Straży Świątynnej.
Do rzeczy. Nie mamy czasu, a wiem, jak lubisz gadać. Poczekaj. Niosę worek pełen magikaliów, a ci idą prosto na mnie. Nie jestem strachliwy z natury, ale pot mi po dupie popłynął. Nie miałem wyjścia. Wrzuciłem worek do wody i powiedziałem, że to martwy kocur. Nie uwierzysz, ale łyknęli. Muszę odzyskać tę paczkę smart. Mam zlecenie. Wrzuciłem ją do kanału. Jakby przeszukać dno, to pewnie by się znalazła. Mam ci zapłacić, a potem nurkować w lodowatej wodzie? Cóż, czasami sprawy wymagają poświęceń. A ludzie? Ludzie nawet bardziej niż sprawy. W takim razie może się poświęcisz i wyciągniesz dla mnie tę paczkę. Wygrałaś. Stójcie! Słyszycie? Przyszli po nas. Zaczął mówić dopiero jak zacząłem mu nakłubać pięty. Każdy ma jakiś swój czuły punkt. Ja kiedyś przesłuchiwałem maga, który nie reagował na ból. Wyrwałem mu paznokcie, miażdżyłem jaja i nic. A potem się okazało, że jest wrażliwy na łasko. Położyłem mu chrząszcza na brzuchu i przykryłem kubkiem. Mało nie oszalał. Tym razem nam się udało, ale lepiej wyjdźcie kanałami. Klapa jest w podłodze. Uważaj na siebie, Smart. Podobno Mengę wyda... Marzą. Czuję przeciąg. Tutaj powinno być wyjście. Zresztą, gdyby nie było Smart, by nas tu nie skierował. W ścianach musi być coś, co otwiera jakieś ukryte przejście. Dlatego po masakrze w Lockmuin czarodzieje przybywali tu masowo. Myśleli, że schronią się tu przed siepaczami Radowida, ale wpadli z deszczu pod rynnę. Nowigrad leży na pieniądzach, a do prowadzenia wojny potrzeba trzech rzeczy. Pieniędzy, pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy. Dlatego likwidują magów, konfiskują ich majątki. W następnej kolejności wykończą nieludzi. Elfy mieszkają w slumsach, ale krasnoludy mają wiele do powiedzenia w finansach tego miasta. Oficjalnie mówi się, że Nowigrad zachowa neutralność, ale chyba nikt Smart mówił o tym miejscu. Na dnie powinna być paczka. Oczywiście, jeżeli mu się nie pomyliło. Odkąd przesłuchał go Mengę, cierpi na sklerozę i manię prześladowczą. Nurt musiał znieść paczkę w stronę morza. Przepłynę w kierunku portu. Płyniesz ze mną? Dzięki. Może innym razem. Nie wiesz, ile tracisz. Wszędzie pełno zjełczałego oleju. Moim zdaniem dobrze robi na cerę. Thank you.
Znalazłeś paczkę, czy moczyłeś się bez sensu? Lubię sobie czasem popływać w kanałach. Oprócz paru ryb, zardzewiałej kotwicy i resztek łodzi znalazłem coś takiego. To mój pakunek. Chyba nic nie zamokło. Kochany jesteś. Widzę, że jesteś w swoim żywiole. Pamiętasz jeszcze, czym były moje żywioły? Pół roku to nie tak znowu długo, a ja nie cierpię na sklerozę. Ale na amnezję owszem. Odzyskałem już całą pamięć. To dobrze. Teraz już nikt nie będzie mógł cię wykorzystać. Ktoś mnie wykorzystał? Ja. Nigdy tak nie uważałem. Musimy się pośpieszyć. Oj, dość już się w życiu namokłem. Witaj, czarodziejko. Witaj, Brandon. Nie spodziewałem się, że przyjdziesz w towarzystwie. Triss, powiedziałaś temu człowiekowi, że jesteś czarodziejką? Oczywiście, jak szukała zlecenia, to od tego zaczęła. Ty jesteś Triss? Wiem, że to nieostrożne, ale w Nowigradzie panuje duża konkurencja. Gdybym powiedziała, że jestem zwykłym szczurołapem, nikt by mnie nie zatrudnił. Przede wszystkim nikt by nie uwierzył, że tak piękna kobieta zajmuje się tępieniem gryzoni. Możecie zaczynać. Triss, ustaliłeś warunki finansowe z panem Brandonem? Mam dostać pełny mieszek. Brandon i spółka to poważna firma. Mam największe magazyny zboża w Nowigradzie. Nie lubię, gdy kupiec używa tanich pochlebstw przed zakończeniem roboty. To nie pochlebstwa. Ja tylko stwierdzam fakty. Ja też. I chciałbym, żebyś zapłacił z góry. To niemożliwe. W takim razie sam sobie wyganiaj szczury. Teraz już wiem, po co cię tu przyprowadziła. Ale dobrze. Macie tu pełny mieszek nowigradzkich koron. W dowód mojego zaufania. Trzeba rozłożyć te kryształki w magazynie. Wszędzie tam, gdzie znajdziesz ślady szczurów. A ty dokąd, Geralt? Musimy jak najszybciej skończyć pracę w tym magazynie. Nie podoba mi się ten typ. Brandon? Mnie też. Jest stanowczo za tłusty. Poza jego urodą nie podoba mi się to, że nie chciał się targować. Widocznie bardzo mu zależy na odszczurzeniu. Triss, to jest kupiec. On żyje z tego, że się targuje. Gdybym zwracała uwagę na takie rzeczy, umarłabym tu z głodu. Wtykałem to w każdą dziurę. W takim razie przygotuj się na fajerwerki sztuki magicznej. Zaraz aktywuję kadzidło zaklęciem i będziemy mieli chwilę. No? Teraz poczekamy, aż się wyniosą. Ciekawy sposób. Jak dotąd nie miałem szczęścia do szczurów. Kiedyś chciałem się popisać wiedźmińskimi zmysłami i zabiłem jednego widelcem. Mistrzowski rzut. Problem w tym, że nikt tego nie zauważył, bo było kompletnie ciemno. Jak ci się podoba życie byłej doradczyni króla Temerii? Pogromczyni szczurów? Nisko upadłam, co?
Przede wszystkim cieszę się, że widzę ją całą, zdrową i... pogodzoną. Znałem kiedyś człowieka, który na wszystko reagował kpiną. Zdrowe podejście. Na pewno dożył późnej starości. Kiedyś musieli mu amputować obie nogi. Przykra sprawa. Stwierdził, że to nawet lepiej, bo go już nigdy nie będą bolały. Doskonale rozumiem tego człowieka. Wiem. Tyle, że on oszukiwał samego siebie. Miał lepsze wyjście? Każdemu zdarza się łgać. Ale oszukiwanie siebie to ucieczka, która prowadzi donikąd. Czasami trzeba uciec, żeby zapomnieć. Twój znajomy mógł rozpamiętywać, że nie ma nóg, ale od samego lamentu nowe by mu nie wyrosły. Powiedz mi jeszcze, co słychać u Jen. Skąd wiesz, że ją znalazłem? Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Co u Jen? Tak sobie. A o co konkretnie pytasz? Nieważne. Odpowiedziałeś mi. No proszę. Nasze gołąbki ucinają sobie pogawędkę zamiast pracować. Zadanie wykonane. Geralt, to są... moi przyjaciele. Prosili mnie, żebym ich zawiadomił, jak spotkam kiedyś jakąś czarodziejkę. Nie mogłem odmówić. Zastawił nam drogę. Od początku coś mi tu śmierdziało. Jeżeli przyprowadziłeś tych panów, żeby nam pomogli tępić szczury, to się spóźnili. Zapłaciłeś z góry i nie zawiedziesz się. W magazynie nie ma ani pół gryzonia. Zapłaciłem z góry, bo wiedziałem, że odbiorę sobie te pieniądze. Tak właśnie wygląda życie czarodziejek w Nowigradzie. Widzę i nie podoba mi się to. Dlatego proponuję, żeby panowie łowcy poszli tam, skąd przyszli. Nie pójdę. Dosyć gadania. Róbcie, co do was należy i pamiętajcie. Będę wam w tym przeszkadzał. Mam dosyć słuchania tego skurwysyna. Ja też. Żadne z nich nie wyjdzie stąd żywe. Już po tobie! Dwóch stron go obejdzie! Małe dziecko. Gdyby nie ty, chodźmy poszukać pana Brandona. Nie! Nie zabijajcie mnie, panie! Oni mnie zmusili. Jakbym im nie powiedział, to by mi spalili dom i magazyny. Łowcy czarownic nie znają litości. Oszczędź mnie! Nie upodabniaj się do tych morderców! Zamknij się. Powinienem cię zabić. Ale z twojego trupa pożytek miałyby tylko mewy, dlatego zapłacisz podwójną stawkę. Dobrze. Macie tu pieniądze. A teraz precz stąd. Dziękuję, Geralt. Powinnaś zmienić towarzystwo. Czarodzieje bywają gorsi. Wiesz, cały czas się zastanawiam, kto mógłby wiedzieć coś na temat Ciri. I chyba wpadłam na dobry pomysł. W mieście jest pewna oneiromantka. Corinne Tilly. Ponoć bardzo dobra. Nigdy nie miałem zaufania do zdolności śniączek. Corinne jest bardzo skuteczna.
Przynajmniej spróbuj. Przyjęła zlecenie niedaleko stąd. Pójdziesz wzdłuż kanału w kierunku przeciwnym do targu rybnego. Dom stoi niedaleko mostu. Jego właściciel to bogaty bankier de Jonkher. Nie pójdziesz ze mną? Mam parę spraw do załatwienia. Kolejny magazyn ze szczurami? W każdym razie nic, z czego mogłabym się cieszyć. Taki czas. Miło było znów cię zobaczyć. I ciebie, Geralt. Idź już lepiej, zanim Corin zaszyje się w jakiejś kryjówce. A gdybym chciał cię znaleźć? Mieszkam na Okrawkach, za targiem rybnym. Będzie mi bardzo miło, jeśli do mnie zajrzysz. W takim razie do zobaczenia. Coś do naostrzenia, przekucia. Pokaż mi swoje towary. Bywaj. Dajcie żyć. I dzieciom pistek sprzedają? Słyszałem i ja o tym. A. Zapraszam, zapraszam. Co tam masz? Bywaj. Zapraszam, zapraszam! Co tam masz? Bywaj. Zapraszam, zapraszam! Co tam masz? Bywaj. Zapraszam, zapraszam! Co tam masz? Bywaj.
zabia. Siostrze opowiem, to nie do wiary. Na straż uważaj, gorzi. Jedź, płotka! Szkoda gadać. Naprzód! W życiu to trzeba ryzykować, a nie się. Trochę się go boję. Mi dziś leci z rąk. Jedziemy! Ty też uciekłeś z Temeli. Marnie wygląda. Bo w kopalni jak na wojnie. Tu coś jebnie, tam pierdolę. Powodzenia na szlaku! A mama mówiła, że jak nie zjem obiadu, to zmieni się w strzygę. Mogłem w lesie przy komandzie zostać. Patrzcie na tego! Dalej, płotka, dalej! Thank you.
Ej! Pożałujesz tego! Hej! Kończmy to. Yeah.
Naprzód! Tutaj człowiek czuje, że żyje. No tak. Myślę, że w czasie wojny człowiek często w ogóle nic. Zobacz, no zobacz! Znowu mi koty pranie obszczały. Skaranie boskie skorupują je sierściami. Szkła na tłucz pasztetowy. Ta wariatka ma pieniądze, żeby stado kotów wyżywić. O, kochana, wysiedlić! Nasza kociara to onegdaj była hersztem bandy. Jesteś czarownikiem? Całe wieliny szabrowała. Pewnie siła skarbów jeszcze mam.
żeś narobił bigosu w tym całym Lochmuin. Patrzcie na tego!